Tak, ja zamknę drzwi od pokoju. Siemanko, ja jestem Olgier The Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku gramy w Minecrafta na naszym serwerze. Pokażę wam serwer. My jesteśmy na gildii Król z Impostorkiem i Koksikiem. Przywitajcie się. Siema. Dobra. Nie wiem, gdzie jest Koksik ogólnie. Się obrażam. Tu są nasze łóżka i tak dalej. A ja łóżka nie mam. Okej. Masz, tam było dla ciebie, masz, to jedno jest dla ciebie, ja mam u siebie, w ekwipunku mam dla ciebie. A, ty masz u siebie w ekwipunku, dobra, to ja będę na tym. Mamy takie zbrojki, tarcze, starter pack jest dla każdego, proszę napisać starter pack na czacie. Tak, trzeba napisać hashtag starter pack, a potem na Discordzie napisać, że to nie, hashtag starter pack. I jesteśmy w gildii Król, więc nie da się nam ukraść nic. Nie da się nam nic ukraść. Tutaj jest bardziej bliżej gildia. Tutaj jest bliżej chyba gildia, bo tutaj nie ma gildii, tutaj jest gdzieś w cave'ie. Tam jest gildia. Będę sobie tam budował domek. Zobaczyłeś na teren gildii Król. O, tu jest gildia. Bo wcześniej to... Wcześniej chciałem... Bo wcześniej... Dołożyliśmy gildię. Ja tu też sobie będę budował dom. I nie będzie można kraść. Ogólnie widzowie, wy będziecie też mogli tu zbudować dom sobie, kto będzie tego bo chciał. Nawet na nie, tutaj nie będzie można. A nie na gildii, tylko właśnie... poza gildią. Ale będziemy mogli się spotkać i pograć. To nie będzie problem. No. Jeśli chcecie, to możecie dołączyć do gildii. Nie ma sprawy. Dobra, to idziemy spać. Dobra. Idziemy spać. Ja idę do łóżka. I w następnym dniu jeszcze budujemy domeczek. IP serwera macie na Discordzie, jeszcze będzie w opisie. Link do Discorda i tak dalej. Wszystko w opisie. Wszystko. Słodkich snów. Dobra. Spoko. I pewnie jak się zapytacie, dlaczego gram na takim texture packu, to tylko dlatego, żeby mieć lepsze FPS-y, bo jak będzie więcej widzów, to te FPS-y będą tragiczne. Właśnie. Jest dużo miejsc dla widzów, więc wiecie, bijajcie śmiało. Mogą być tu nawet chyba tam 200 tysięcy widzów, ale wątpię, żeby tak szybko to było. Dobra, 20 tysięcy, może być 20 tysięcy. Pamiętajcie, wszystko w opisie. Nie, 20 tysięcy. Nie ma. Zapraszamy każdego serdecznie. Codziennie o 15 będzie ten serwer odpalany. Codziennie. Właśnie. Wiem, że dzisiaj jest 14:35, ale jeszcze nie ma widzów. Więc to się nie liczy. To się nie liczy, bo jeszcze odcinka nie ma. No właśnie, no. Otworzyliśmy, bo właśnie się stało tak, że Bartek... Ja sobie byłem na Discordzie i Bartek do mnie napisał na Messenger, że on dołączył na Discord, wszedł na Discorda. On mówi, odpalam serwer. No i ja mówię, okej. Ale przypomniało mi się, że tamten rozwalili. Właśnie. No. Rozwalił się. Jakimś cudem pojawiło się wielkie TNT i wybuchło. Jak oglądaliście odcinek u Piotroxa, to wiecie, o co chodzi. Jeszcze nie ma chyba. No. Było tam duże boom. Dobra. Jeszcze nie ma. Czemu ja cały czas chcę jako patyki wykorzystać deski? No nie wiem, ja sobie zaznaczę teren Olo, okej? Zaznaczę sobie teren, gdzie ja będę budował domek. Dobra, ja już robię. Ja będę miał trochę podziemny. Ja właśnie też chyba będę miał podziemny. Gdzie ty robisz, Olo? Weź pokaż swój ten, ja gdzie tu nie wiem, go robić. Gdzie widać. A to będziesz blisko mojego robić. Tak? Nie, na razie to będę robił. Jakbyś trochę się odsunął, to by było dobrze. Jakbyś się trochę właśnie odsunął. Nie, no tu. Hej, Olgierd! No? Weź mi wyślij tego texture packa, którego masz. Dobra, wyślę, ale wiesz, jak wstawić do MC?
No tak, nie jestem debilem. Po prostu w folderach pogrzebać. Ja wiem, wiem. Na resource packu. Dobra, to wyślę ci potem w odcinku. I widzowie, jeżeli chcecie poradnik, jak sobie pobrać tego texture packa na więcej FPS-ów, to zostawcie tutaj 10 łapek w górę i dołączajcie do Discorda, bo na Discordzie będzie poradnik tylko dla tych, co są na Discordzie. Będzie większość w sumie na Discordzie. Będą kiedy odcinki. Kiedy odcinki stawiamy i będziecie mogli z nami nagrywać. No, można z nami nagrać. Będzie premium. Tylko jak ktoś będzie chciał, bo jak ktoś jest nieśmiały, to na przykład może tylko pograć. Nie zmuszamy na przykład nagrywania. Albo ktoś chce bez głosu, bo się boi swojego głosu. No. Jak na samym początku ja. No, to prawda. Ja też kiedyś się bałem, ale zacząłem nagrywać na YouTube. Ja zacząłem nagrywać i po prostu... Ja sobie skończyłem z tym. Wiesz co? Na początku nagrywałem na TikToku, ale potem zobaczyłem tego YouTube'a i mi się ogólnie spodobał i bardzo chciałem na tym nagrywać. Nie, Ola zauważył, że jest coś takiego jak YouTube i mówi: o kurde, ten YouTube to jest lepszy niż TikTok. Wywalam tego TikToka, nagrywa na YouTube. W ogóle nagrywasz TikToka. Na TikToku był taki wielki hejt, można powiedzieć. Hejt na ludzi. A tutaj w ogóle na YouTubie to jest nieodczuwalne, że coś jest. Czy jeśli ktoś jest z TikToka i wchodzi na YouTube, to zawsze piszą kipy, się nie dziw. No tak. Bo kiedyś, pamiętam, nagrywałem coś tam, dostałem komentarz kiedyś, miałem go w dupie. Bo są ci hejterzy. I ogólnie YouTube to jest lepsza platforma niż inne, moim zdaniem. Kurde, no, kupowałam się do jaskini takiej wielkiej. Na przykład na Twitchu może widz na przykład zrobić tak, że usunie ci live'a. Serio? No, w ogóle na Twitchu będzie niedługo streamować. No tak, że zakończy ci live'a. Ale na Twitchu streamuje Patryk. Dam też linka w opisie do Patryka na Twitcha. Niedługo właśnie chcemy zrobić streama, tylko jeszcze nie wiemy kiedy. Tam streamuje. I tam też my będziemy, widzowie, jak będziecie chcieli, to tam streamujemy. To nie jest tylko Twitch Patryka, ale też trochę nasz. Nasz, wszystkich. No, no tak. Nasz. Ogórek zielony, siema. Ale wiesz, że ogórek czasami ten nie niszczy wybucha, ci tego? Czasami nie wybucha w Lili. No, czasami nie wybucha, a czasami wybucha. Może nie niszczy po prostu. Nie niszczy. Czasami nie niszczy twoje posiadłości, a czasami niszczy. Ale muszę ci powiedzieć, Olo, dobry domek sobie zbudowałeś. Masz tutaj dziurę, kanion, będzie widać cię. No. A potem widzowie. O, ten Olo to ma tutaj takie diaksowe sety, ukradłem. Nie, tak to nie kopiesz? Będzie. Bo jesteśmy w gildii. Dobra, wiesz co, Olgierd, ja się chyba do ciebie przenoszę. Ale do domu chcesz ze mną mieszkać? No. Dobra. O, ty zdrajca, myślałem, że ze mną będziesz chciał mieszkać. Czekaj, ja zrobię schody. O, możesz tu dać. Chcesz ze mną mieszkać? Kurde, kamienia więcej potrzebuję, czy mam? Nie, nie mam. Mam. Masz? To buduj dalej. Ale tak jak na naszym serwerze. Powiem co zrobimy, Olo. Jak nie mamy kamienia, to robimy challenge. Czang w jeden dzień. Da. Rozkopujemy coś do czanka w jeden dzień. Schody trzeba jak zrobić tu. Jak na serwerze, którym zepsuliście. No. Mieszkaj. Pamiętam to. Masz stack kamienia impostorek? To mi by się przydał. Stack. Nie mamy tyle. Albo Bogdacik na tym serwerze to jeszcze nie jesteśmy. Szóstka kamienia. A nie, bo ty chcesz to usunąć. Tu. No. Dobra. Spoko. W ogóle mam pięknego skina. No tak. Czekajcie. Ale możemy też z Bedwarsów będziemy nagrywać odcinki, co nie? No patrz, tak. Pokaż mojego skina pięknego.
Piękny jest, piękny. No. Sam robiłem. Dobra, super. Nie do powodu. Ale to to. Musimy jeszcze chyba farmę przenieść, bo ona nie jest w gildii. A, łóżko ci Olgier wezmę. Dobra. I sobie też weź. Ja już swoje mam. A to mi weź. To położymy tu. I musimy jeszcze pozmieniać to wszystko na drewno. Jak mamy tu mieszkać. No, ja trochę drewna mam. Ja mam taki 20, ale będę robić. Zrobimy tu taki dłuższy odcinek, myślę, że jeszcze z 20 minut, bo wszystko wam pokażemy, jak budujemy to. Następny odcinek to może być przy wyprawy. No, gdzie będziemy szukać innych biomów. No. Bo ja mam plan znaleźć biom dżunglowy i wziąć sadzonkę tropikalnego tego drzewa i jeszcze świerków bym chciał, bo lubi świerkowe drzwi w domu. Albo ja motyką kopię na moim starter packu. Boże, zamiast kilogramu wziąłem motykę, ja się dziwię, co ona tak wolno mi kopie. Nie tak patrz, ty kopiesz. I widzisz, i mówisz, że jest dobry. I widzisz, pomyliłeś się. Usuwaj tego starter packa. Starter packa. Starter packa, oddawaj całą zbroję. Właśnie, dawaj zbroję. Ale starter packa... Masz na sobie zbroję. Dostanie, co napisze, hashtag starter pack. Dostaję zbroję od Olgierda. Kurde, swoją ale własną. Jeszcze mam, był odcinek z Discorda poprzednio, więc mam dużo pracy z opisów i tak dalej, żeby zrobić. Będziesz tyle opisów dał, panie, że będzie ten. Daj wszystko na jednym odcinku. Da. Albo daj dwa odcinki w jednym. I mogę. Daj z mojego. O dobra, jest git podłoga na razie. A twoje łóżko, Patryk, gdzie? Nie, moje jest tutaj. A mojego nie ma. A tu jest, dobra. Ja ci wyrzuciłem. Ja dobra, wezmę tu. No, patrz. O co jest, pszczoły? A tu się jakieś pszczoły wlecą? Poczekaj, co? Może ja to przestawię. Dobra. Jakby co, Bartek ma ze dwu. Serio? Jest prywatny czat na serwie. Chłop jeszcze drzewa koło domu stawia. No żeby nie było widać, debil. No dobra, Patryk, family friendly. Będzie dużo. Dobra. Bo żeby nie było nas widać. No dobra, dobra. No weź się połóż. Dobra, to chodź ty też. Ja leżę. Koksik ma ze dwu. A w pobliżu są podróby. Akurat gdy to powiedziałeś, wracam. O, koksik jesteś? Akurat gdy to powiedziałeś, to... No, jestem już. Dobra, jest kok. W ogóle dzisiaj mieliśmy pojechać z koksem na wycieczkę rowerową. A ja chyba dwa tygodnie temu miałem z nim jechać, ale była brzydka pogoda. Nie pojechał! Będziemy do szkoły jeździć. Ja już jeździłem. Ty jeździłeś, no kurde, co ja jest? Jeździłem. Zobaczcie, widzowie, co koksik robi tu. Gdzie koksik jest? Se wyrównuje teren. Tutaj. Koksik. Ja nie widzę. Moloty latają. A ty tutaj masz, jak bajurko masz, sobie wezmę. Dobra, spoko jest. Masz. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku, bo nie mamy coś pokazywać. Właśnie, w następnym odcinku to będzie, jak podróżujemy i lecimy na wyprawę. No może z jakimś widzem nawet, albo z dwoma. No.
Zobaczymy, czy ktoś dołączy. Mam nadzieję, że tak. Dobra, widzowie, to elo, widzimy się. Albo raczej słyszymy. Poczekajcie, jeszcze jeden członek. Jest jeszcze jeden członek. No. Wyczłonek. Dobra, jeszcze jeden członek jest, tak. Jeszcze w sumie dwóch członków, bo jeszcze Piotrok. No, top 3. Dobra, to elo.